widzowie, ale jest akcja. Jesteśmy właśnie pod domem T-Squadu, jest środek nocy. Jestem razem z Dominiką, elo Doma. Cześć. Widzowie, słuchajcie, generalnie jest akcja z tego powodu, że na naszej chacie po raz kolejny, po raz chyba setny już, kamery dały nam znać, że jest coś nie tak. Przyjechaliśmy w środku nocy i wiem, że jest jedna osoba na chacie, Mati. A my musimy sprawdzić te kamery i tak dalej. W ogóle wywaliłem kamery z funkcji na moim telefonie, przez co nie mogę sprawdzać tego w domu. To jest mega beznadziejne i generalnie chyba to po dzisiejszym dniu zmienię, ale zmieniłem dlatego, że Paweł mnie prosił, żebym nie podglądał nikogo w pracy i powiedział, że to dziwne. Dobra, dobra, o co chodzi? Gdzie tu jest coś? Nie wiem, najpierw, zanim to zrobimy, musimy sprawdzić dom i przede wszystkim iść do Matiego i się zapytać, co się dzieje. Bo może to po prostu Mati odpalił, czy coś w tym stylu. Wysłyszałaś te drzwi? To się wy... O, jest. No i co, Paweł? I co ty na to? Fajnie się przyjeżdżało tutaj przez 2 godziny. Co robiłem? Kazałeś mi usunąć kamery z telefonu i teraz musieliśmy tu przyjechać. Jak się z tym czujesz? Nie no, stary, ja przyjechałem na basen. Czemu w ogóle wszystko nagrywać? Pisałem ci. Nie odczytałeś mojego SMS-a? Nie. Paweł, przyjechaliśmy tutaj specjalnie, dlatego że kamery dały mi znać, że jest jakiś dziwny ruch i niespotykana osoba na naszym domu. A Mati jest na chacie i mój plan jest taki, żeby iślik sprawdzić, co się dzieje. Dobra, to idźmy może do Matiego na biuro po prostu. Dobra, to jedę popływać. Paweł, nie idziesz popływać, tylko idziesz z nami. Dawaj, idziesz pierwszy. Chcę sprawdzić, co się stało. Ja pierdzielę, widzowie, no jak popływać w takiej sytuacji, kiedy ktoś jest na naszej chacie? Jak można pływać w takim momencie? No, no wiem, ale to, stary, to, że wiesz, jesteśmy w pracy pogromcami duchów, to nie znaczy, że nie możemy... Otóż to. Otóż to. O, pięknie, dziękuję bardzo. Okej. Okay. Mati! Mati! Gdzie jest Mati? Wszystko jest zostawione tak, jakby był tutaj. Nawet są klucze! Ej, nie gadaj! Ej. Nie, to on jest gdzieś tutaj. Co? Jeszcze ciepłe. Jak jeszcze ciepłe? Tak, pyski tutaj jest ciepłe. Czyli on musiał tu być, jeszcze no, zostawił tak, portfel, telefon i klucze. W ogóle... Wszystko tu jest. Obczajcie to. On właśnie w tym momencie demontował mój odcinek na zipek Roblox, czajcie? Widzowie. Swoją drogą, czemu nie wchodzicie na zipek Roblox? Wiecie, jakie tam są zarąbiste odcinki? Ale dobra, gdzie jest Mati? Wąchasz go. Dawaj, dawaj, Paweł. Ale co w nim? Szukaj. Dawaj. Dawaj, szukaj. No i co? Masz go? Czujesz coś? Czuję jeszcze jedną osobę. Co? Jak? Jak jeszcze jedną osobę? Co ty gadasz? Tu nie ma nikogo, tu jest właśnie, Paweł. Jestem ja, Dominika i ty. No i Mati gdzieś. Dobra, on udaje, on nie umie nic wywołać. A nie, jest przecież jeszcze jedna osoba. Kamery przecież powiedziały, że coś jeszcze... Ej, kurde, Matiego nie ma. Mati! Mati się nie odzywa, a ktoś był w domu. To oznacza, że Matiemu mogło się coś stać. Mamy mega przewalone, koniec z żartami. Zaczynamy go szukać na poważnie. Dobra. Dawajcie. Gdzie on może być? Dobra, sprawdzamy kamery, czy co? No, idźmy na kamery, to będzie najlepsze. Dobra. Kamery na bank wszystko nagrały. No, w sumie racja, dobra. Co jest grane? Co się dzieje? Paweł, co jest? Muszę to zdjąć, jakieś dziwne jest. Co się stało? Ja się potem zachowuję. Przepraszam. No właśnie, dobra, dawaj. Sprawdźmy te kamery, powinniśmy zacząć od tego. Wiem, widzowie, za każdym razem, ale wtedy co byście mieli do oglądania? Przecież wtedy kontentu by nie było. Dobra, sprawdzamy kamery i uwaga... Co, jest jakieś hasło? Kto ustawił jakieś głupie hasło? I jest. Dobra, sprawdzamy i mamy ruch, mamy pierwszy ruch przed drzwiami i to było dokładnie 48 minut temu. Czyli to by się zgadzało. Ty to widzisz? Co jest grane? To jest normalnie prawdziwa osoba, czy co? Czekaj, to coś wygląda jak Samara. Stary, czy to weszło nam na chatę? Co jest grane, widzowie? Czyli rzeczywiście coś było strasznego. Dobra, weszło nam na chatę. Stary, ale przewalone w ogóle. Bo Matiego nie ma, a to coś chodzi nam po chacie. 48 minut temu chodziło po chacie. Ty jeszcze to wyczułeś. Dobra, pokaż kamerę na górze lepiej. Dobra, czekaj. Zobacz, wchodzi. Od razu idzie w stronę Matiego. Nie gadajcie, że ona wejdzie do jego pokoju. O kurde, ona weszła do pokoju. Mati, jest on tam w ogóle? Czekaj. Dobra, wchodzi. O kurde, stary, co jest? Nie, ona go zaraz dorwie, stary, ona jest Mati, już tak blisko. Uciekaj. Mati, co jest? Czemu on jej nie widzi? Mati! Dawaj, czemu my krzyczymy w ogóle? On nas nie słyszy. Wchodzi do naszej szafy, po co ona tam weszła? Nie czaję tego zupełnie. Ej, co jest grane? Czemu tam tak miga światło? Czy ona się przemienia? Czy o co tutaj chodzi? Widzowie, to jest mega dziwna sytuacja i pierwszy raz mamy sytuację w ogóle z duchem, który jest kobietą. Ej, dobra, ja tego nie chcę oglądać. Dlaczego? Jadę do domu. Nie jedziesz do domu, Paweł! Nie, stary! Stary, a Mati? Ja się na takie Czekaj. Dobra, co się stało z Mati w ogóle? No, trzeba na straż miejską zadzwonić. Ej, ona wychodzi, stary, zobacz. Wyszła z szafy. Mati, zauważył i wybiegł. Co jest? Dobra, czekaj, zmienia prawa. Wszystkie pierdzielnęły. Wszystkie kamery przestały działać, a ona uciekła. W ostatniej chwili widzieliśmy, że szła na balkon. O kurde. Ja idę do domu. Muszę tu być. Paweł. Ona tu może być. Musimy to sprawdzić. Co z Mati? Dobra. Strasznie. Chodźcie. Widzisz, ona tu jest. Otwieraj. Nikogo tu nie ma! Chodźcie! Nic tu nie ma! Totalnie nic! Co się z nią stało? Zniknęła czy co? A może ona już weszła do chaty gdzieś? Kurde, mamy przewalone. Gdzie jest Mati? Szukamy Matiego, dawajcie! Dobra, słuchajcie, plan jest generalnie taki. Musimy znaleźć Matiego i uważamy, żeby nie spotkać Samary. Ale, żeby było szybciej,
Musimy się rozdzielić. Dlatego doma idzie sama, a ja idę z Pawłem. Ja sama? A ty jesteś na YouTuberniejsza, no. No dobra, w sumie to. A ja sprawdzę, czy u mnie w domu nikogo nie ma. Paweł, nigdzie nie idziesz. Tak. Dobra, okej. Okay. Co jest grane? A już mówiłem, że ona jest najodważniejsza. Widzowie, kto normalny zaczyna szukanie od strychu? Strasznego strychu. Mega dziwne, my idziemy na dół, do kuchni, żeby sprawdzić straszną lodówkę. Bo w lodówce może być Mati lub ta zimna postać, ta kobieta. A tak poważnie, to po prostu zgłodniałem, dawaj. Jestem już w pokoju Ernesta i idę na strych sprawdzić, czy jest tam Mati. I mimo, że w sumie jestem najodważniejsza, to przez to, że jestem sama, troszkę jednak się boję. No i co? Dobra? Sosiki Danona, stary, spróbuj. No dobra. Kozak. Nie wiem, czy strasznie dziwne. Dobra, wchodzę po tych schodach, one też są upiorne. I boję się, że też na tym strychu będą jakieś pająki. Mam nadzieję, że nie, bo nie lubię pająków. Ej, w sumie powinniśmy zacząć szukać chyba, nie? Ja bym zaczął, stary, wiesz co? Od dworu. Jak ona poszła na balkon, to by oznaczało, że poszła na dwór. A tam jest ciemno. No, jest strasznie. Ja tam nie chcę iść. Nie no, idziemy, stary. Dawaj, musimy pokazać, że mamy jaja. Jestem już na tym strychu. I zobaczmy, na razie tutaj nikogo nie widzę. Gdzie ten Mati mógł się podziać? A może schowała się na basenie? A jak nie, to poczekamy tam na nią, jak będziemy pływać? Może rzeczywiście wróćmy do domu, bo trochę tu strasznie. Stary... No, jakbym był potworem, to na pewno tutaj bym się skitrał. Nie możemy tego tak zostawić, musimy ją znaleźć. Stary, co jest? Czemu ktoś rozwalił nasz kosz? Ej, w sumie jakbym był Samarą, to bym się schował w tym namiocie. Ja mówię na nią Samara, widzowie, żeby było jasne, bo ona po prostu wygląda jak Samara, ale szczerze mówiąc, czy to Samara, to ja nie wiem. No, Samara wychodzi z telewizora, a ona przyszła po prostu sobie z dworu i tyle. A tutaj jest mega mnóstwo dziwnych rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem i w ogóle jak ładnie to jest posprzątane. Paweł, żółwik. Chwilę, moment, czy wy to widzicie? Nie gadajcie! To jest Mati! Nie widziałam go, a przechodziłam tutaj już tędy. Mati! Co oni ci zrobili? Co oni ci zrobili, Mati? I co? Tutaj też nikogo nie ma. Ja pierdzielę, to ja nie wiem, o co chodzi. Gdzie ten Mati może być? Dobra. Mati! Na pewno musimy przejść jeszcze dookoła domu, dlatego że przechodząc dookoła domu będziemy wiedzieć, że dwór cały jest sprawdzony, jest wyłączony zupełnie z obiegu, dlatego jest bezpieczny. W ogóle nagrywanie pod światło jest mega przewolone, bo nic nie widzę. Co jest przed... Kurde. Co jest? Paweł? A? Co to jest za nami? Co to było? Ej! Paweł! To była ona! Dawaj, biegnij! Dawaj, tutaj! Dawaj, o kurwa! Ja pierdzielę! Co? Słyszysz to? Ej, to co? Doma chyba. Ej, mam wrażenie... Coś słyszę. Doma? Ej! Patrz! Ty, ona tam jest na górze. Co? Nic nie słyszymy jeszcze raz! Poczekaj, aż skończymy krzyczeć! Teraz! Mati? Na pewno Mati? Ja usłyszałem kocie Maty. Dobra, idziemy na górę. Doma! Co ty krzyczysz, Boże? Czemu ty tak krzyczysz, co? Ty krzyczysz? Wiesz, co my mieliśmy przed chwilą, co się działo? Goniła nas przed chwilą taka ta biała, dziwna postać. Co ty mówiłaś, dobrze, co? Dobrze, bo tutaj jej chociaż nie było. Tam jest Mati, chodź! Gdzie? Zobacz! Co ty gadasz? Ja na początku nie widziałam. Ale później jak się przyjrzałam, to go znalazłam. O kurwa! Mati! Co jest? Mati, halo! Dawaj! Mati, budź się! Co jest z tobą? Mati, o! Budzi się! Ej, on się chyba budzi. Chodźcie, pomóżcie mi, no. Ty nie jest... Tak, budzi się. Mati, wszystko okej? Okay? Halo? Mati, żyjesz? Wstawaj, dawaj. Przyznaj się, byłeś na imprezie. Co? Na jakiej imprezie? Przecież wiemy, co się działo. Przecież to jest normalne. Widzieliśmy na kamerach, co się stało. No właśnie. To nie jest śmieszne. Montowałem, czyli to, co kocham. No. I nagle czuję, że coś jest za mną. Obracam się. I nagle jakaś postać. Co ty gadasz, serio? W białym stroju. Stary, wiesz co? Widzieliśmy to wszystko na kamerach. Wiemy wszystko. No, będzie. Tak, no. Wstawaj, Mati, dawaj. Co się dzieje? O co chodzi? Skąd się wzięła ta postać i dlaczego przyszła, jak ty tu byłeś? Bo ja tego totalnie nie ogarniam. Nie mam zielonego pojęcia. Nie masz pojęcia, dobra. No to co robimy teraz? A może jednak? Co? Dobra, czekaj. Czekaj, co jednak? Co jednak właśnie? Co jednak? Słuchajcie, ostatnio odkryłem taką grę, bo tęskniłem za Agencją Tajemnic, więc chciałem jakiś horror sobie pograć z chłopakami. I odkryłem taką grę jak Elevator. I tam generalnie... Ej, chyba słyszałem o tym. Musisz wjeżdżać... Ja wiem, co to jest. Elevator Game. Nie znacie tego? Ja znam chyba. Tak, ty w to grałeś, stary? No, dobra, ale możesz za agencją. Możesz opowiedzieć, o co chodzi. No, Paweł, ty nie wiesz, o co chodzi, nie? Nie, ja chcę iść na basen już. No i generalnie to musisz wjeżdżać windą z drugiego piętra na piąte, później z piątego na dziesiąte i wracasz na piąte, ale musisz mieć cały czas zamknięte oczy, bo inaczej złapie cię jakaś zjawa w białym stroju. To nic dziwnego, że jego też zjawa, goni. Na piątym trzeba zamknąć. Ale czekaj, czy ty otwierałeś oczy? Może. Nie, no nie wierzę. Nie.
Czy wy chcecie im powiedzieć, że to wszystko jest wina Matiego i cały problem rozwiąże się, jeżeli po prostu oddamy Matiego? Ale nie możemy oddać Matiego. Dlaczego w sumie? Dlaczego niby mielibyśmy nie móc oddać? Mamy kilku montażystów. Właśnie. Mamy mnóstwo montażystów. Spoko, będziemy mieli mnóstwo filmów i widzowie będą mieli co oglądać. Mati, co ty na to? To rozbieramy cię do samych majtek, zostawiamy kokardkę. Dobra, tu jest tu przekolowałeś, Paweł. Wiesz, tego nie robimy. Zostawiamy kokardkę w prezencie i wołamy tu wiedźmy. Zabiera go i mamy problem z głowy. Stary. W sumie? Nie rozpędziłeś się za mocno. No. To ty przeprowadziłeś tu wiedźmę. Przypadkowo, stary. Wiecie co, widzowie? Ja myślę, że Paweł ma dobre pomysły ostatnio. Dobra, no to co, widzowie? Zaraz się pozbędziemy jej. Kurczę, i co? Piotrek, no? Stój. Bo coś mi tu nie pasuje, grałem w to tydzień temu chyba? W tą grę? Chcesz jako Uptown Elevator Game? Tak. Już dawno już. Tak, i nic się nie działo, dopiero do dzisiaj. A co to jest? A no tak, czekaj. No tak, pamiętam, że ta gra Elevator Game... Ona się powinna pojawić od razu, no. Czekaj, w sumie nie sprawdzaliśmy kamer, może sprawdźmy, czy coś się działo wcześniej? To było tydzień temu, tak? Tak. No dobra. To nie moja wina. No to dawajcie. Ty, obczajcie, no. Paweł, 3 dni temu to się działo. Ej, ona tu jest. Ona tu była i ona była za tobą. Za tobą stała, no. Co ona robi? Ej, co ona robi? Ćwiczy też? Co jest grane? Ona... Chyba się jej spodobałem. Czekaj, ona cały czas ona za tobą powtarza. Dziwna. No jest mega dziwna. Ej, mega dziwna akcja, nie? Tylko ona jest w ogóle straszna. No jest straszna. Nie tyle, że dziwna, ale Paweł, czy ty jej na serio nie zauważyłeś? Ja nie mogę. Jak nie można jej zauważyć w takim momencie? Tak. Dobra, sprawdź to jakieś inne. To na ćwiczeniach, ja pierdzielę. Dobra, to jest jeszcze inne nagranie. Czekaj, czy to jestem ja? Ona nie jest ta? To jest ona. O kurde. Czemu tam? Co jest grane? Ej, ona wyszła spod stołu? Ej, czekaj, nie, nie, ja pamiętam ten moment. No i co? Czyli jednak nie znika mi jedzenie. Co? Co i co? Co? Stary, każdemu mogło się zdarzyć. Nie zauważyłeś. No nie wiem, o co ci chodzi, stary, normalna sprawa. No i mi zabrała, no widziałem właśnie, że mi bakłażana zabrała, no. Ja pierdzielę, ale bez nadzieja. Ale chodzi za tobą cały czas, masakra jakby jej nie widzieliście. Ej, czyli ona też chodzi za nami, czyli ona za wszystkimi chodzi. No dobra, musimy się jej pozbyć. Co nie, tu dużo mówić? Paweł, ty tu. Słuchajcie, ja idę ogólnie na górę. Co sprawdzić niby? Co ty doma robisz? Po prostu idę na górę. Czy ona nas zostawiła? To ja po prostu idę na dół. Dobra, w sumie. Ty idź do basenu. Doma jeszcze nie miała okazji mierzyć się z takimi duchami, nie? W sensie, ona jest odważna, ale bez przesady, no to jakby... Piotrek, łap broń. Nice, dobra. Dobra. Panowie, w jaki sposób się jej pozbędziemy? Musimy to ogarnąć. Ja pójdę po te wstążki i Matiego oddamy. Pozbyć się, a nie przynęto, no. Musimy po prostu liczyć na to, że wyniesie Matiego i tu nigdy nie wróci. Nie, słuchaj, ja mam lepszy pomysł. To jest kobieta. Musimy zrobić tutaj najbardziej męską aurę po prostu. Ej, żeby jak ona wejdzie tutaj, poczuje ten męski odór, to od razu stąd ucieknie, bo nie jest w stanie wytrzymać. To jest Więc Paweł, musisz akurat się podłożyć, bo jesteś najmniej męski. Tak, no i nie możesz się myć przez tydzień. Nie, powiem. Mam, że ten mój pomysł był lepszy. Gdzie te wstążki? Mati, rozbieraj się. Mati, zrobimy to, co ty chcesz. Ty masz naprawdę dobry pomysł. Ale jestem twardy mężczyzna! O tak! Taki wysportowany! Ten dom jest pełen mężczyzn! Tak! Mięśnie! Mięso! Masz mi spadło. Ej, coś go tu gaśnie. Co? Ej! Co jest? Macie swoje mięśnie i męską aurę. To chyba nie zadziałało, czy coś nie robi? Ty, widzicie to? Ej, kurwa! Ona tu jest! Ona idzie w naszą stronę! Gdzie ty jesteś? Co ty chcesz od nas? Dlaczego w ogóle nas nawiedzasz? Dlaczego tu weszłaś? Czy ty chcesz Matiego? Jeżeli tak, to wiesz po prostu. Masz idź, nie idź Matiego. Mówiłem, rozbierzmy Matiego, dajmy w prezencie. Stary, Mati, uważaj. Uważaj, nie dotykaj jej, bo ona może być o wiele silniejsza niż ty. Dobra, czego ty chcesz od nas? Odejdź, nie zbliżaj się. Nie zbliżaj się, co ty tu robisz? Dobra, chłopak, co robimy? Zdziałaś to. A co myślisz o tym mężczyzku? Może on jest taki przepocony, męski, wiesz? Dobra, nie wiem co robić, więc... Nos! To zadziałało, czy co? Co? Oj, ona... Co jest grane? I nie wracaj tu! Właśnie! Nie wracaj! To się udało? Serio? To tylko... Zamknij drzwi! Racja! Dobra, widzowie, wydaje mi się, że nam się właśnie udało i pokonaliśmy... To coś! Nie dziwię się ani trochę, że ona od tego uciekła. Dziękujemy widzowie za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, suby i widzimy się w następnym odcinku. Yo!